W tegorocznej edycji Nocy Muzeów Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnia ciąg sal wystawowych znajdujących się na parterze gmachu głównego Uniwersytetu. W salach tych będzie można zobaczyć wystawę stałą poświęconą historii Uniwersytetu, a także wystawę czasową poświęconą strojom i barwie akademickiej. Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzenia naszego muzeum. Wejścia będą w grupach 50-osobowych co pół godziny, między godzinami 18 a północą. Jako dodatkową ofertę przygotowaliśmy oprowadzania tematyczne. Pierwszy temat będzie próbą zmierzenia się z kolonialną przeszłością Uniwersytetu we Wrocławiu. Natomiast drugi temat będzie o kobietach na Uniwersytecie Wrocławskim. Na oprowadzania tematyczne obowiązują zapisy mailowe. Oprowadzania tematyczne podczas Nocy Muzeów będą prowadzone przez studentki i studentów kulturoznawstwa, ponieważ w tym roku akademickim odbyły się w naszym muzeum tak zwane interwencje muzealne. Są to zajęcia prowadzone pod kierunkiem pani profesor Renaty Tańczuk z Instytutu Kulturoznawstwa, które polegają na krytycznej opinii i weryfikacji treści i narracji zawartych na wystawie. I w związku właśnie z wprowadzeniem nowych treści przez studentów, jakby z propozycją wprowadzenia nowych treści, postanowiliśmy przygotować oprowadzania tematyczne na właśnie te dodatkowe wątki. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego cieszy się dużą popularnością podczas Nocy Muzeów, dlatego tych wszystkich chętnych, którzy chcieliby w innym okresie zwiedzić nasze wnętrza, zapraszamy codziennie od czwartku do wtorku, ponieważ w środę mamy zamknięte, codziennie w godzinach, które są na naszej stronie internetowej.